Kazimierz Niżnik, przedsiębiorca z Rabyniżnej, nie przebiera w słowach i kieruje je pod adresem samorządowców z Mszany Dolnej. Działanie zastępcze to jest po prostu miotła wójta. No, była taka sytuacja, że mogę powiedzieć, że jego po prostu na ten stołek włożyłem. Było naszym mottem, że weźmie się za te przeklęty patelity. Do tej pory zarówno obecni włodarze mszańskiego samorządu wójt Bolesław Żaba i jego zastępca Tadeusz Klimek, jak i poprzedni sternik gminy Mszana Dolna Tadeusz Patalita pomówień Kazimierza Niżnika do serca sobie nie brali. Już jeden finał sądowy był w 2011 roku, także zostawiam do momentu rozstrzygnięć wszystkich prawnych, zostawiam po prostu tych rzeczy. Nie będę komentował. Temperamentny przedsiębiorca postanowił zrobić krok dalej. Powyrywał słupki na boisku w Rabieniżnej, wizytował inwestycje prowadzone na terenie gminy, a na koniec zniknął na kilkanaście dni, co wywołało zaniepokojenie wśród jego rodziny i zainteresowanie ze strony mediów. Po przyjeździe z nadmorza Kazimierz Niżnik zjawił się w urzędzie gminy Mszana Dolna. Nagrał na dyktafon rozmowy z obecnymi włodarzami gminy, które opublikował na portalu YouTube. To od czego wyjdzie? Tylko od brania pieniędzy i podwyżki? No. Od tego wyjdzie? No za co tą podwyżkę? Jak się na niczym wójt nie zna? To za co to podwyżkę? A ja się nie... No to na budowie się nie zna, no to niech wójt się przedstawi, na czym się wójt zna. A ja się nie muszę znać. Na niczym, nie? No, oczywiście, że się na niczym nie muszę znać. W ten sposób Kazimierz Niżnik, jak twierdzi on sam, chce zmusić włodarzy do działania. Gro tych inwestycji było finansowane z różnych funduszy, włącznie z unijnymi, gdzie są jasne procedury. Wytyka obecnemu wójtowi bezczynność, oskarża Bolesława Żabę o grzech zaniechania i nieudaczności. Pan Niżnik musi działać w granicach prawa. Jeżeli to prawo w którymkolwiek jego działaniu zostanie przekroczone, powiadomimy organy policji w tym zakresie. Kazimierz Niżnik nagrywa każdą rozmowę, przekazał naszej redakcji nagranie z jednym z radnych gminy Mszana Dolna. Czemu pan nie przypomniał, jak tu projekt zrobił kolega Patalita? To czemu pan nie przypomniał, powiedział mu, słuchaj, że Tadek, kurwa, robisz, bo jest 11 zubów na parkingu, trzeba to jakoś zlikwidować. Nie jest zrobiony projekt. I chyba radni się mają tym zajmować. No ale pomału, ale... Pan skoczesz, cudujesz pan, rozumiesz, że... A, szkoda gadać. No ale, no ale wy po prostu legalizujecie dziadostwo radni. Tak, tak. Do współudziału. No, no. Na nie? Oczywiście. No nie. Choć nagrań rozmów, które przeprowadza świeżo co upieczony dziennikarz śledczy Kazimierz Niżnik, tak naprawdę nie wynika nic, to jednak ich obyczajowość i groteskowa ranga może w przeciętnym Kowalskim wywołać niesmak i zażenowanie. Dlaczego głosowałem i robiłem kampanię? Dlaczego robiłem? Przyprowadziłem wszystkich ludzi. Ja bym nie przyprowadził Roberta, nawet wójt zielonych szans nie miał, kurde. No to Boże. A może nie? Bo czyż tak powinien zachowywać się w każdej jednej rozmowie, nawet nieformalnej, urzędnik państwowy? Żabkami się pan podniecał, a kto te żabki wymyślił, kurde, że Warszawa ja się... Nie no, wymyśliłem, no, ja nic nie wymyśliłem, ani zjadłem. No. Trzeba było przeprowadzić pięciu rowerów, właśnie, startować. No to właśnie chcę startować na wójta, nie myślę, dziadostwa przejąć. Ja myślę, że w tym temacie konsultuję się ze swoim biurem prawnym i być może, że wystąpimy na drogę sądową o ochronę dóbr osobistych. Józef Budacz, TV20.